Nad czym będziemy dzisiaj się zastanawiać i nad czym będziemy pracować? Nad pozytywnym nastawieniem. I teraz zaskoczę tych z Was, którzy uważają, że jestem mistrzynią świata od wiary w pozytywne nastawienie, bo w moim przekonaniu to ono jest bardzo przereklamowane. Dlaczego? Jeśli popatrzymy na pozytywne nastawienie jako na coś, co załatwia większość problemów w naszym życiu, to jesteśmy absolutnie ugotowani. Jeśli popatrzymy na pozytywne nastawienie jako na coś, co ma sprawić, że nam się będzie żyło lepiej, to już blisko, ale to nadal nie to. Dla mnie to są dwie zupełnie inne rzeczy. Jest rzeczywistość i rzeczywistość jest taka, jaka jest. Cokolwiek bym zrobiła ze swoim pozytywnym nastawieniem, to nie stanę się nagle filigranową szatynką w wieku 25 lat. I nieważne, jak o tym myślę, czy tego chcę, czy nie chcę, po prostu tak nie będzie. To jest rzeczywistość. Rzeczywistością jest wszystko to, co nas otacza, w czym żyjemy, co robimy. A pozytywne nastawienie to jest jedynie narzędzie. I niektórzy mają wyjątkową tendencję, żeby nadużywać tego narzędzia, a inni kompletnie nie potrafią. Czy ono pomaga? Jak jasna, bardzo pomaga. Zacznijmy od tego, kiedy w ogóle najbardziej potrzebujemy pozytywnego nastawienia. Czy kiedy jest nam w życiu fantastycznie, kiedy jesteśmy zdrowi, piękni, bogaci, kiedy czujemy się fantastycznie w swoim związku, to wtedy mówimy, kurczę, gdzież jest to pozytywne nastawienie? Może czasami się tak zdarza, ale znacznie częściej ludzie potrzebują tego nastawienia, wszyscy go potrzebujemy, wtedy, kiedy w naszym życiu pojawiają się problemy. I nano. Zobaczcie, to są moje warunki pracy. Ja, i to jest właśnie rzeczywistość. Ja do tej rzeczywistości mogę się ustosunkować albo w taki sposób, Paweł, zaczynamy jeszcze raz, albo powiedzieć Wam, no czasami płaczę, nie wiadomo z jakiego powodu. Ale wracamy do meritum. Pozytywne nastawienie jest nam bardzo, bardzo potrzebne wtedy, kiedy mamy problem. I jakbyśmy chcieli go używać, bo my w ogóle jesteśmy takimi bestiami, które by chciały wszystko po najmniejszej linii oporu. My byśmy chcieli, żeby jak jest taki problem i on się pojawia w naszym życiu, to żeby to pozytywne nastawienie sprawiało, że nie ma tego problemu. Nie. Tak nie będzie. Ale też brak pozytywnego nastawienia powoduje, że my na ten problem patrzymy i patrzymy i patrzymy i patrzymy i siedzimy w tym problemie, i też się nic nie zmienia. No to teraz się nauczymy, jak sobie robić dobry dzień. Będzie to pierwsza taka moja propozycja dla Was. I jak sobie radzić właśnie z problemami. Wiemy już, że problemy nie służą do tego, żeby na nich siedzieć. I nie da się ich też kompletnie wyeliminować z naszego życia. Ale możemy zrobić coś takiego, żebyśmy najlepiej jak to możliwe sobie z nimi poradzili. A przede wszystkim, żeby nadać pewnej dynamiki temu, co robimy. Nie ma chyba nic gorszego niż takie poczucie, że nieszczęśliwość to jest stan, na który nie mamy żadnego wpływu. To powiem Wam, jak ja to robię. Może Wam się spodoba. Pierwsza sprawa, jeśli słyszę, że ktoś mówi, że trzeba zmienić myślenie, albo co gorsza, że wystarczy zmienić myślenie, to trochę mnie to śmieszy, bo to jest oczywiste, że trzeba i że wystarczy i że cokolwiek, tylko jak to zrobić? Jak fizycznie zmienić myślenie, kiedy cali jesteśmy napompowani lękiem, smutkiem, przekonaniem, że nie możemy i tak dalej, i tak dalej. Zmiana myślenia to jest konsekwencja wielu, wielu rzeczy. I żeby do niej doszło, żebyśmy na stałe mogli zmienić myślenie, to na razie zostawmy je w świętym spokoju. Zróbmy coś zupełnie innego. Zacznijmy od poranka. Bardzo lubię poranek, bo poranek to jest taki, wiecie, poniedziałek, sylwester, takie nowe coś. Jak tylko... Trochę skrzypie. Wiem, zaraz nam napiszecie w komentarzach, poprawcie technikę, skrzypijcie, wyciszcie głosy, dobrze, ale nie teraz. Pierwsza sprawa to jest, żeby zaraz po tym, jak otworzymy oko, otworzyć albo odsłonić okno. Nie pytajcie mnie o psychologiczne uzasadnienie tego, dlaczego to działa, ale mogę Wam powiedzieć, że działa to fantastycznie. Jeśli zrezygnujemy z drzemki, jeśli nie będziemy się zawieszać na tym stanie po otworzeniu oka, który z założenia jest mało przyjemny, tylko natychmiast pokażemy sobie światło dzienne, otworzymy okno, to już jest pierwsza taka rzecz, która robi z nami coś takiego, z takiego...
Tak jak Nano się zachowuje, kiedy otwieram lodówkę. On jeszcze nie wie, że mam coś dla niego, ale wie, że może być przyjemnie. Tak? Druga rzecz. Przez kolejne 10 minut, po tym jak mamy już otwarte oko, Daria, otwarte czy otworzone? Daria też nie wie, jest nas dwie. Jak już mamy oko otworzone, jak już jest okno odsłonięte, to dajmy sobie 10 minut na zrobienie tak zwanej bazy. Wszystko jedno, czy to będzie ścielenie łóżka, czy posmarowanie się balsamem, jak się jest kobietą, a może mężczyźni też mogą, w zasadzie dlaczego nie. Czy to będzie zrobienie sobie dobrej kawy, czy to będzie włożenie do prania, do pralki, to nie ma większego znaczenia. To chodzi o to, żeby uporządkować kawałek rzeczywistości. Żeby zanim do naszej głowy dotrze, Jezus Maria, co ja mam do zrobienia w tym życiu, to realnie coś w tym życiu zrobić, żeby to był konkret. Bo czy to jest załadowana pralka, czy to jest pościelone łóżko, czy to jest pyszna zrobiona kawa, czy to jest posmarowanie ciała balsamem, na co nie mamy wcześniej czasu, to jest konkret. To jest coś, na czym możemy się zawiesić i oprzeć w momencie, kiedy będziemy mieli przed sobą ciąg dalszy. Tak? 10 minut na rytuały, które stworzą bazę konkretną. Kolejna rzecz, zróbmy 3 listy. Nie listy do kogoś, tylko notatki. Listę zadań, listę przyjemności i listę, na której znajdą się problemy. Po co to jest? To jest kolejna taka sztuczka dla głowy i coś, co bardzo, bardzo poprawia potem nasze samopoczucie i daje energię do działania. Dlatego, że jeśli sobie zapiszemy i zrobimy takie założenie, że na tej liście powinno być mniej więcej proporcjonalnie tyle samo rzeczy i mamy 5 zadań, to musi być 5 przyjemności i nie więcej niż 5 problemów. Wszystko jedno, czy problemem jest to zadzwonić czy nie zadzwonić, czy wypełnić papiery, które już dawno mieliśmy wypełnić, czy to, czy powinienem zmienić pracę, czy nie. Na razie macie z tym nic nie robić, macie sobie tylko przygotować te 3 listy. I zrobić pewne założenie, że te listy są od tego, żeby w momencie, jak popadniemy w cokolwiek za bardzo, albo zatracimy się w zadaniu, albo polegniemy z przyjemnością, w przyjemnościach, albo będziemy siedzieć na problemie, to żeby sobie przypomnieć, że mamy 3 listy i dobrze by było z każdej z nich w danym dniu skorzystać. Mamy już te 3 listy, czyli ruszamy do działania i używamy tego, co działa. Po pierwsze mamy to zapisane. Wiemy, że jest pewna liczba zadań do zrobienia, wiemy, że zaplanowaliśmy przyjemności, bo o tym często zapominamy i wiemy też, że będą jakieś problemy. Instrukcja obsługi do każdej listy to jest głębsza sprawa. Dzisiaj Wam tylko mogę na szybko powiedzieć, że jest bardzo ważne, żeby nieustająco przez cały dzień pamiętać o tym, że na problemach nie siedzimy. W przyjemności nie zanurzamy się bez końca, ani nie wykreślamy ich z list. A zadania odhaczamy nie tylko po to, żeby one zostały zrobione, tylko po to, żebyśmy wiedzieli, czy dobrze zaplanowaliśmy liczbę zadań w kontekście tego, co realnie jesteśmy w stanie wykonać. Listy to nie jest nasze więzienie, to jest nasz drogowskaz, który pomaga nam zobaczyć, że niezależnie od tego, co byśmy robili z nastawieniem, niezależnie od tego, jaka by była rzeczywistość, to każda doba ma określoną liczbę godzin. I jeśli będziemy ją pożytkować najlepiej, jak potrafimy, jeśli będziemy jednocześnie, dając sobie prawo do trudnych uczuć, do analizowania błędów, jednocześnie działać i działać z takim poczuciem, że możemy i jesteśmy w stanie to zrobić, to nasza efektywność będzie 3 razy silniejszym bodźcem do podejmowania kolejnych wyzwań niż modlitwy o to, żeby wszystko stało się takie proste, piękne i jasne. A jeśli chcecie wiedzieć, co poprawia moją rzeczywistość i powoduje moje pozytywne nastawienie, na przykład teraz, to, że zechcecie nacisnąć dzwonek, Daria? Nacisnąć dzwonek, czyli subskrybować mój, a w zasadzie nasz kanał. Myślisz, że ja bym się mogła kiedyś nauczyć ładnie pisać? Myślę, że tak, ale kręcić nogą na pewno nie przestaniesz. A jak kręcę nogą? Zawsze. Albo obcasem. Ale teraz nie masz obcasu. Nie mam obcasu. No właśnie, to kręcisz nogą. Bo ja się trochę denerwuję, wiecie? Ale nie denerwuję się w taki sposób, że jakoś to mnie wyprowadza z równowagi. Tylko jestem bardzo przejęta, czy jestem zrozumiała. Jeśli mówicie o tym, że słyszycie czasami od rzeczywistości różne informacje zwrotne, to ja pół życia słyszałam, że jestem za szybka, że za szybko mówię,
Albo że przekręcam kończycówki wyrazów, że Że. I tak mi się to zakodowało, roz. Że chociaż mam do tego pozytywne nastawienie, to jednak pilnuję się, żeby robić tego trochę mniej. Spadamy stąd, jak to widzisz? O, spadamy stąd. Nagrałeś to?